drodzy, witajcie w kolejnym odcinku Sexcoma. Całkiem chyba przyjemnie idzie. Zaraz się skończy sekcja zwłok Kryzalida, więc poczekamy. Wybierzmy nowe badania teraz. Pancerz chitynowy, granat igłowy i bioelektryczna skóra. Taki pancerz z egzoskieletu zapewnia dodatkową ochronę i znacząco zmniejsza obrażenia odnoszone w walce wręcz. Jest również wystarczająco wytrzymały, aby przeciwdziałać duszeniu. Granat igłowy. Odmiana granatu odłamkowego powodująca większe uszkodzenia o znacznie większym polu urażenia, ale jej szrapnele nie mogą przebijać osłon. Dlatego mające osłonę między sobą, a miejscem eksplozji pozostają dotknięte, czyli nie zniszczy ściany tym. Okej, to jest ciekawe. Lasery precyzyjne. Ciężkie lasery. Laser precyzyjny to będę miał broń laserową. Mogę też zbadajmy sobie to. Nie rozumiem. Po co używać tak zaawansowanej technologii przeciwko niewinnym cywilom? Żołnierze na pewno chcą tam pójść i wyrównać rachunki. Jak to teraz wygląda? Chiny i Japonia, patrzcie, mimo satelity i tego wszystkiego jest mega ciężko tam. Trzeba będzie zająć się... Dobra, umieszczenie. Dozór satelitarny samolotu zakończony. Dobra, mamy już tam dozór satelitarny. Teraz tak, jestem w stanie przechwytywać, mamy interceptory, nie mam tylko w Ameryce Północnej. Natomiast jest w miarę dobrze. Pieniędzy nie ma. Lecimy. Mamy nowy kontakt. Emituje dziwny sygnał. Zupełnie jakby skanował w poszukiwaniu czegoś. O, no to lecimy do Chin. Avalanche, mam nadzieję, że uda się to zestrzelić. Nowy sygnał i pójdziemy tutaj z miotaczem łukowym, jeśli się uda, i spróbuję schwytać przybysza, bo to jest statek, to pójdzie przybysz. Duży. 12 sekund. Traf. Nie mam żadnych tych, nie? Roznoszą nas tutaj! Jest. Dobra, udało się. Interceptor będzie musiał się teraz naprawić, ale mamy wrak UFO, wysyłamy Skyrangera. I teraz tak, trzeba wziąć najlepszą ekipę, bo będziemy próbowali złapać, czyli... O, a to jest ten, którego dostałem, Abigail Taylor. Jeszcze mi ją. Edytuję jednostkę zdolności. Jest to porucznik ze strzelaniem w biegu. Zwiększa szansę na trafienie za każdego widocznego przeciwnika. Nie, tutaj dajmy obronę. Pierwszy strzał oddany z odległości 4 nie wymaga użycia pól. To jest dobre. Teraz wypuszczenie, nie, szybkostrzelność. Dobrze, pani Abigail Taylor, ale teraz tak, kogo bierzemy? Klasa, szturmowiec, ciebie weźmiemy. Jeden szturmowiec i ty będziesz z miotaczem łukowym. Kolejna osoba, to chyba będzie żołnierz wsparcia. Z apteczkami, ty możesz tych apteczek mieć więcej, masz aż 3. Dobrze. Trzeba zacząć robić im lepsze bronie niedługo. Grenadier. Wyposażenie. Nie mam tych lepszych granatów, to nie mam. Dopiero po tej turze je weźmiemy. Teraz szturmowiec jeszcze jeden. Szkoła oficerska. Trzeba będzie zrobić szkołę oficerską, żeby mieć większą ekipę. Wiecie co? Nie, wezmę jeszcze jednego grenadiera chyba. Sarah Anderson. Ten grenadier jest... Julia jest ranna, to nie. To jednak weźmiemy szturmowca. I ten szturmowiec mój będziesz też chyba z granat... Nie, wystarczy, bo tamten ma 3 granaty. Rozpoczynamy misję. Tak. Dobrze, zrobimy to. Natomiast zerknę, ponieważ mamy nową jednostkę. Kto by tutaj chciał? Kupcio 69, dobrze. Wyposażenie. Kuba tutaj jest, teraz dostosujmy. Kupcio było przez Q, prawda? Tak, dobrze pamiętam. Kupcio 69. Kupcio Dominguez. Czy ja muszę mieć nazwisko, czy może być bez? Muszę mieć jakieś nazwisko. To będzie Kupcio Patron. Kupcio Patron i teraz tak. Hełmik. Rzućmy jakiś fajny. Co by tu zrobić? Czapka. Niech będzie czapa z daszkiem. I teraz jakiś kolor pancerza inny.
jako żołnierz wsparcia. Znajdźmy coś fajnego. Czarny, natomiast... No niech będzie taki żółty. Dobra. Coś takiego. Was jeszcze nie ruszamy. Tak, was jeszcze nie ruszamy. I jedziemy dalej. Lądownik dotarł na miejsce. Rozpocznij atak. Zlokalizuj. Miejscem kolejnej operacji są Chiny. Zestrzelone UFO spadło w odległym regionie, w pobliżu niewielkiego miasta. Jeśli zabezpieczymy miejsce katastrofy, prawdopodobnie unikniemy strat wśród ludzi. Dobra. Czyli gdzieś na jakichś pustkowiach spadło. W porządku, to co? Zestrzelić tych UFO? Uszkodzenia statku. Brak nieprzyjacielskich kontaktów po drodze do miejsca katastrofy. Uderzeniowy 1 gotowy do zabezpieczenia okrętu. Rozumiem, Wielkie Niebo. Uderzeniowy 1 może podjąć próbę wejścia. Dobrze. Lecimy. Ruszam na pozycję. Tutaj ostrożnie będę szedł. Jeżeli chodzi o ciebie. Zrozumiano, ruszam. Dobra, czekajcie, bo chyba wrak jest z tej strony jednak. Nie, tu jest jakiś tylko ogień, ale wraku tu jeszcze nie ma. Rozkaz, ruszam. Idziemy obok siebie wszyscy. I tutaj jest. Tu. Tam jest meld. Dobrze, tutaj jest meld. Teraz tak. Strzelanie w biegu. Tak jest, przechodzę na. Pójdę na razie tu. Chcę sprawdzić tę stronę, czy tutaj mnie nic nie zaskoczy. Dobra. Tu trzeba wejść do środka. Gazu. Rozumiem. Ruszam. Chowaj się tutaj. Zang. Rakieta. Nie masz rozrywającej rakiety, ale masz zwykłą. Weźmy strzelanie w biegu. Bo może się okazać, że będzie to potrzebne. W razie nie. Warta. W środku są. Coś tam jest. Wyruszam. Wtedy się przejdzie. Chyba wtedy przejdę. Natomiast za chwilę, dobra. Już tam idę. To jest z rakietką tutaj. Powolutku będziemy się tutaj przebijać. Już się tutaj za to biorę. Z tej strony masz zasłonę. Warta. Nie muszę się śpieszyć. Wtedy przejdę tam, dobra. Wyruszam. W drodze. Tutaj. Zastanawiam się. Tu jest meld. Jeszcze go nie chcę, bo on się, jak go zobaczę, to on się zacznie aktywować i się zdezaktywuje chyba. Bo czas się liczy dopiero jak ja widzę to chyba, tak mi się wydaje. Przechodzę na pozycję. Wypatruję wroga. Warta. I warta. Tam. Słyszeliście to? Wejdź. Przechodzę na pozycję. I jestem w środku. Tak.
Robi się. Bądź z tej strony. W razie czego pomożesz. Ty też warta. I jeżeli chodzi o ciebie, to podbiegniemy aż... Potwierdzam rozkazy. Ruszam. Bo ty strzelisz. Rzucisz te granaty, strzelisz i będzie nie. Jest są przeciwnicy. No to ci. Polu widzenia. Szkoda, że nie trafiłem. Ale przyszli do nas, dobra. Pokaż mi to. 16. Mógłbym tam pobiec, strzelanie w biegu, albo wypłoszyć ich zza osłony. Ale chcę ich wypłoszyć zza osłony. Mi się tutaj przyda trochę ludzi. Już tam idę. Ich nie widzisz. Ja musiałbym być jeden krok bliżej, żeby to zobaczyć. Ale granat? Nie. Tu też nic. Już ja ich dopadnę. Strzelanie w biegu. To z jakąś większą zasłonę bym chciał zrobić. Rozkaz! Robi się gorąco. Oho, jest ich więcej teraz. To jest za statkiem w ogóle, to jest dziwne. 41, 49... Dobra, spróbuj go załatwić. Błagam, traf. Ona ma lipę. Muszę się lepiej złożyć. Potrzebny będzie granat dębny. Tak jest, wykonuję. Mam jeden granat dębny, użyjmy go. Nie użyję, nie dolecę tym granatem dębnym, dobra. Natomiast ty, strzelanie w biegu. Zbliżam się do wroga. Lecisz tutaj, żeby być w miarę blisko, żeby później granat dymny może dwie osoby chwycił. 32. Spróbujmy, może ty teraz trafisz. Cholera, pudło! To jest tak średnio. Bafują się. Będzie strzelał do mnie. I to może zaboleć. Dwa obrażenia zadał. O! Dawaj. Dobra, ale jeszcze może zaraz zęk będzie próbował, bo zaraz zęk dostanie. Uwaga na skrzydła, dwoje idą do ataku! Nie, kolejny. Niedobrze. Niedobrze, ja ją stracę teraz. Dobra, jest przygwożdżona. Ona jest przygwożdżona. To. 72%, żeby go dziabnąć. 60%. Dawaj. Zabicie na śmierć. Przygwożdżenia to ty lipę nic nie zrobisz. Ale masz jeszcze trochę tych żyćka tego. Tak jest, wykonuję. Poszedł dymny! Gotowy do drogi. 55. A jak z granatem dorzucisz? Nie. A jak go przygwożdżę, zmniejsza celność wroga i oddaj darmowy strzał, jeśli się poruszy. Spróbuj załatwić po prostu. Ale teraz wszyscy w niego będą... Nie udało mi się trafić. 21. Po prostu kucy. Oho, czy on wzywa ludzi? On chyba wzywa ludzi. Teraz tego buffują. Ale są już pod nie, już rakiety nie są. No dostała. Dobra, reanimacja musi być. Na szczęście mogę zrobić tę reanimację. Ale patrzcie, był granat dymny i jeszcze była na kucaku, nie? Tylko co, on poszedł, zoflankował ją, więc... Też było takie. Ile mam tur? Ona się wykrwawia, tak.
12 szans na trafienie tylko. Gazu! Bądź blisko tutaj. Natomiast to. Już wyruszam. Zęk. Dalej nic. Ale warta. Natomiast tak, ty, szybkostrzelność. O nie! Źle zrobiłem. Może mogłem podejść jeszcze. Ale w sumie z drugiej strony. A, bo to na turę trwa to powiązanie. Ja myślałem, że to jest stałe. Ten co turę musi to rzucać. Dobra, tutaj jest pod ostrzałem. Tutaj kolejny dwóch. Weź traf. No. Próbują się wycofać. Zlikwidowano cel. Tamten ucieka. Już idę. Animacja. No, wstawaj. 30% HP teraz. To musiał zrobić. Chyba użyć rakiety. Jeżeli rozwalę tego, to tamten też leży, ale 33, 20. Przyjemnością. Takiego słabego przeciwnika strzelam rakietą. Dobra, zepsuł się. Teraz trzeba poczekać. Meld jest utracony, to jest nieważne. Przeładuj broń. Broń przeładowana. Ty się jesteś schowana, więc na warcie jeszcze. Brakuje mi broni na odległość. Muszę do nich podchodzić, to nie jest jakieś super idealne. Leczmy się. Oddychaj, żołnierzu! Oddychaj, żołnierzu! Już wyruszam! Ty tutaj? Już ja ich dopadnę. Strzelanie w biegu. Już tam jestem. Jest dwóch. 12, 4. Jeszcze dwa. Spróbuj. Za jeden tylko. No zawsze to coś, ale nie jest to idealne. Jeden obrażenia. Już tam idę. Zmieńmy broń. I warto. No, ten dalej tutaj krzyczy do reszty. Warta. Możliwe, że on pójdzie. Słychać było otwierane drzwi. Dalej tu biegają. Strzelanie w biegu. Teraz tak. On ma wartę, ale dla ciebie ta warta to nie problem. Lecimy tu. Też błyskawiczny refleks. Walą do mnie! Ciekawe, ilu tych przeciwników tu jest. 49 tylko. Proszę szans. Okej. Okay. Teraz masz dwóch. 52, 62. Tego z tyłu. 47. Spróbuj, bo ty dwa strzały zrobisz. Drugi. Dobra, drugi trafiony, ale delikatnie tylko. 9. Już tam idę. Idę tutaj. 55, 62. Dobra. Najpierw ty. 49. Spróbuj go załatwić tym pistoletem. Jeden HP, no. Idę.
tak nie dorzucę. Został. Cel zdjęty. Nie mam nabojów. A nie, co będzie uciekał? Kucnięcie. Okej. Okay. Jest na tyle przytłoczony, że po prostu kucnął. Okej. Okay. 32. Mieć broń. Ty przeładuj. Przeładowuję. Już idę. 29% często trafienie. Zaraz będę na miejscu. 44, go. Dobra, cała reszta po prostu. Cholera, pudło. Jak on się ruszy, to ma lipę. Ty dalej kucnął, dobra. Okej. Co jest? I trafianiem jest jakaś lipa. Dobra, strzelanie w biegu. Pozycję ogniową. Rozkaz! Mogę go ogłuszyć, ale nie chcę. Po prostu go załatwię. Cel zlikwidowany. Bo chcę ogłuszyć inną postać, nie? Nie jego. W drodze. Warta tutaj. Teraz tak. Wyruszam. Też sobie podejdę. Warta. Natomiast my poprzeładowujemy broń. Mogę sobie na spokojnie tutaj teraz zagrać, póki ich nie ma. Świeże pestki w magazynku. Ty zrób to. Już podejdź idę. Tu. Z tej strony mogą też mi wejść, więc muszę na to uważać. Nie mogę przeładować. Aha. Broń przeładowana. O. Tam coś jest. Ciii. Słyszeliście to? Wykonuję polecenie. Teraz ty możesz zająć jego miejsce. Będziecie się powoli tymi miejscami wymieniać. Tego można by było wyleczyć, ale chyba wolę apteczkę zostawić, bo mam ostatnią. Jakby było, trzeba było, wiecie, reanimować, nie? Cisnę! Widzę. Musimy spróbować złapać jedną z tych istot przy pomocy miotacza łukowego. Dobra. Jest, jego trzeba miotacza złapać. Atakujemy standardowo, niewiele po nich zostaje. Jest blisko mnie. Jest blisko mnie. Zaraz będę na miejscu. Ogłoszenie, zadam mu trochę obrażeń, nie? Ale nie zabiję go. No, spinaj się, zabry! Chodzi o to, żeby on uciekł. Nie był tak blisko. Teraz niech do mnie podejdzie. Ty, to jeszcze ktoś chyba tam jest. Chyba nie jesteśmy tu sami. Przyszedł. Dobrze, ale stracił turę, widzicie? No nie? Nie? Dobra, do niej strzelił. Dobrze, 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 dobrze. Bo teraz ty masz miotacz. To wypłoszenie. Gdyby nie to wypłoszenie, to miałbym lipę. Go. Śpi smacznie. Doskonale. Mamy. Gdy tylko wrócicie, rozpoczniemy analizę nowego artefaktu. Jest gitara, znaleziony. Meldów nie mamy, ale wyszło ok. Wyszło ok. Został złapany. To tak jak Rada chciała. To wszystko, co zostało z okazu, który próbowaliśmy złapać? Tak. Znaleźliśmy źródło odczytów, które odebraliśmy podczas pierwszego spotkania z tą istotą. Co to takiego, pani doktor? Nie jesteśmy pewni. Ma organiczną naturę, jednak wytwarza silne pole magnetyczne. Zdaje się też bardzo słabo rezonować w określonym spektrum elektromagnetycznym. Nie wiemy jeszcze jak, albo... Może dlatego, że wykracza to poza waszą specjalizację. Jeżeli to, co mówisz, potwierdzi się,
to ten obiekt jest anteną odbierającą sygnał. Ten sygnał, możemy go śledzić? Nie, przynajmniej na razie. Najpierw musimy złamać jego algorytm szyfrujący. Możemy się tym zająć. W takim razie skoncentruję się na stworzeniu interfejsu łączącego obiekt z naszym systemem łączności globalnej, który pozwoli nam śledzić ten sygnał. W takim razie badanie tego kryształu powinno być naszym priorytetem. Dobrze. Więc pchnięty do przodu. Zank awansował na kapitana. I teraz tak, drugi granat. Czy zwiększa pole rażenia przygwożdżenia wszystkich ataków rakietowych o dwa pola. Ale nie masz rakiety rozrywającej, to może nie. Dostaniesz też dwa granaty po prostu. Jesteś majorem, poprawa kondycji. Daje premię do zdrowia zależną od rodzaju używanego pancerza. Cięższy pancerz zwiększa tę premię, czyli trzeba będzie nowe pancerze im porobić. Odznaka walki w mieście. Teraz tak, koszary. Zobacz żołnierzy. Na przykład teraz właśnie ty. Gdzie jesteś? O, tu. Chciał ci zmienić wyposażenie. Nie mam żadnych pancerzy innych. Trzeba by było zacząć to robić w końcu. Do tego będę potrzebował... Bo tak, z przedmiotów. A mam na razie tylko takie rzeczy. Ja potrzebuję wybudować sobie nowy pokój. Czekaj, dział techniczny. Buduj przedmioty, instalacje, hangar. Dobra, pokój sytuacyjny. Zbadaj fragment przybysza. Zmień projekt badawczy. Nie chcę zmienić, bo to jeszcze 4 dni robimy to. Rada za 3 dni. Połączenie przychodzące. Mamy to. Doskonała robota, dowódco. Rada z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nasze ciągłe poparcie dla tego projektu okazało się warte zachodu. Mamy nadzieję, że wasze sukcesy Japonia, brak to dopiero początek nie? wysiłków mających na celu likwidację pozaziemskiego zagrożenia. Wystrzel satelitę. Teraz tak, satelita w Japonii by się przydał. Będziemy cię obserwować. Dział techniczny. Satelita, jeszcze 2 się tworzą. Dobra, poczekamy jeden dzień. Laser precyzyjny, nowe badania. Strzelba laserowa i snajperka laserowa. Dobra, zbadajmy teraz tego przybysza. Dziękuję za wsparcie dla zespołu badawczego, dowódco. Nowi rekruci zostali skierowani do pracy w laboratorium. W takim razie koszary, buduj instalacje. Chciałbym, mamy już przekaźniki. Chciałbym postawić tutaj odlewnia. Odlewni możesz projektować nowy sprzęt bojowy, tak. Buduj to. 6 dni. Będę miał wtedy nowe przedmioty, nie? Jest. Mam cię. Taktyczny, mamy orła na tych współrzędnych? Satelita zwiadowczy Delta 2 zaraz będzie w zasięgu. Już jest. Przełączam. Nic. Nie. To niemożliwe. Na pewno tam jest. Termowizja. Witam. Dajcie obraz spod powierzchni. Mam cię. Nawiązać łączność ze wszystkimi dostępnymi... Ciekawe, co znajdziemy w tej bazie, gdy już tam wkroczymy. Tylko sobie wyobraź, co oni mogą tam robić. Myślę, że wkrótce się przekonamy. Okej, znaleźliśmy to. Ale jak dostać się do środka? O, dobrze, że pytasz. Co jest? Musimy tego użyć? Lubisz nowe badania? Skonstruuj klucz uniwersalny i zaatakuj bazę obcych. To urządzenie to kulminacja badań fragmentu przybysza. Powinno umożliwiać naszym żołnierzom dostanie się do bazy w obcych i sprawdzenie, co znajduje się w środku. Okej, ale to jeszcze bym chyba tego nie zrobił. Pancerz skorupkowy. 9 dni. Lekki karabin, zróbmy to. Dlaczego? Bo ja nie wiem. To ja muszę sprzęt najpierw mieć. Dowódco, połączenie priorytetowe Rada? Z radą. Co jest? Na pewno da się jakoś dostać do bazy.
Ciekawe, co planuje dr Shen. Mamy doniesienia o przedstawicielu ONZ i jego współpracownikach, którzy znaleźli w samym środku ataku obcych. Jeśli ten człowiek zginie lub zostanie porwany, dojdzie do wybuchu paniki i spadku skuteczności EXCOM. Nowy rekrut, żołnierz Sparka. Snajpera mi dajcie. Pewni, że zajmiesz się tą sprawą. Snajpera! Dobra. Ty już nie musisz mieć tego. To zrobimy tak. Będziesz to. Żołnierz wsparcia, czek i szturmowiec. Nie, kogoś nowego trzeba wrzucić chyba. Potrzebuję nową osobę. Tora weźmiemy. Może Thor stanie się snajperem. Czy... Jeszcze jeden dzień. No nie, no to grenadier. Tak, idziemy. Rozpoczynamy misję. Pytanko jeszcze. Masz dwa granaty, masz wyrzut. Nie, dobra. Rozpocznijmy. Trzeba przedstawiciela ONZ stąd wyciągnąć. Dostaniemy technika i naukowca. Tam jest ta baza obcych. Dobrze. Rozpocznij atak najpierw na to. Przygotujcie się do misji. Naszą SD będzie kontynentalna część Stanów Zjednoczonych. SD, czyli strefa desantu. Strefa desantowa. Ale czerwony jest jakieś dziwnie w tym świetle. Nie wiem, o co chodzi. Nigdy tak nie przedstawiciel miałem. Przedstawiciel ONZ, Peter Van Dorn i jego współpracownicy znajdowali się na miejscu wybuchu, który uszkodził pobliski most. Wykryliśmy obcych zbliżających się do tego rejonu. Musicie sprawdzić, czy pan Van Dorn żyje, a jeśli tak, wydostać go stamtąd, zanim pojawią się ufoki. Wyznaczono nowy cel. Generał Van Dorn. Hej, przyjaciele, tutaj! A jest tu ktoś. To jest ten generał Van Dorn? Dobra, to idę z tobą. Przechodzę na pozycję. Jesteście tu po Van Dorna, prawda? Pobiegł poszukać jednego z naszych ludzi, który znajdował się na moście, gdy wysadziły go te dziwolągi. Słuchajcie, w takim stanie nie damy sobie rady z tymi dziwadłami. Spróbujcie wydostać Van Dorna, a my wrócimy do waszego pojazdu. No dobra. Dałem, że mi żołnierz pomożesz generała swojego tutaj wydostać, a nie... My mamy spróbować, w ogóle spróbujcie, nie? Dobra, podejdźmy jeszcze dalej. Bo ewidentnie nie będzie jeszcze przeciwników. Wykonuję polecenie. Ruszam do celu. Mam tu kontakt. Oho, są. I to są ci. Udzielce. Van Dorn jest tam chyba. 64. Ej, dawaj. No i piękny, twój pierwszy. No to byłeś ty, nie? Tak, nie. Byłeś ty. Już tam ruszam. Zęk. Masz strzelanie w biegu i mógłbym zrobić, ale ja bym chciał biec za pełną osłonę, więc nie. Na razie już idziemy się tu. Już się na to biorę. Po prostu tak. Rozumiem. Warta i warta. Czekamy, czekamy na spokojnie. Wszyscy trzy. Nikt nie trafił? Nie wyszło. Nie! Nikt nie trafił. Nie udało mi się trafić. Trafię. Zatruł. Chyba się pożygam. Dobrze, teraz tak, skoro ty jesteś zatruty, ale czy mogę tobą się poruszać? Mogę. Już ja to zrobię, bo to będzie dla niego chrzest bojowy. Dawaj, traf. Aż, pierwszy ufok. Pierwszy ufok pokonany. Zacznę ich podliczać. Chyba zacznę ich podliczać. No zacznij, tylko to jest pierwszy. Dobra. Tym, strzelanie w biegu. Idę po ciebie. Pytanie, czy ta trucizna tu zaraz Lokas. Zniknie, czy nie? Bo nie chcę przez truciznę iść. Jesteście z sił specjalnych? Chodźcie! Mamy nowy cel. Tak jest, wykonuję. Przeładujmy to, dobra. Przyjąłem. Teraz tutaj idziemy. Kolejne ufoki. Chodźcie tu!
Nie chcę bawić się w pojedynkę. Dobry jest. Przechodzę na pozycję. Widzę nieprzyjaciół. O, jest on. Dwóch za tym samym samochodem. Brzmi jak granat dla mnie. Ja tu mam dymny tylko. Tu jest odłamkowy. Dobra. Chodź tutaj trik. Już się za to biorę. Znaczy tor. Kurde, prawie. 84, dobra, ale może zrobię to lepiej. Ruszam do celu. Czy ja przejdę przez to? Nie. Odporność. Aha, bo ty masz maskę przecież. 83, 80, dobra, 83, go. Zabity na śmierć. Zabity na śmierć. 84. 2 HP. On mało obrażeń zadaje. Musiałbym zmienić broń na tą laserową może, jak będzie. Tak jest. Weź ty załatw teraz. Nie będą dłużej walczyć. Dobrze. Idę. Idziecie tu czy nie? Idę, spokojnie. Teraz tak. Od ciebie najlepiej jakby poleciał. O. Rozumiem, podchodzę do celu. O, jest jakiś przeciwnik tam. Widzę cel. Dzięki Bogu, że tu jesteście. Jeszcze oddycham, ale nie mogę powiedzieć tego samego o wielu z moich ludzi. Zmywajmy się stąd, zanim pojawi się więcej tych potworów. Czyli wchodzą w wartę? Dowódco, powinniśmy zaprowadzić VIP-a do Skyrangera tak szybko, jak to tylko możliwe. Dobra, cele nie będę uaktualnione. Tutaj jakoś bardzo mi trężył. Teraz tak. Tak jest, dowódco. Tu warta. I tu teraz tak. Nie wiem, skąd jesteście, ale nigdy wcześniej nie widziałem takiego sprzętu. Może tu mogłem, bo nie wiem, czy z tej strony mi nie wpadnie. Też mało HP. Na pewno trzeba będzie cię zaraz wyleczyć. W drodze. Ale to później. Ty będziesz już tu. Warta w tym miejscu. Jeżeli chodzi o ciebie. W drodze. Będziesz tak. Zachowajcie czujność uderzeniowej 1. Zbliżają się do was siły wroga. Ci mnie nie przejmują. Jeśli oni nie będą skracać dystansu. A, skracają jednak. Ten nie trafia bardzo. Ale to jest medyk, no to dobra. I tu coś leci. Jest na warcie. I tu też coś spada, tak. Ten nie trafił, ale młody trafił. Cel na moja broń stoi. Jest pusta. Jeśli z tego wyjdziemy, mam nadzieję, że będę miał jeszcze okazję dokopać tym gnojkom. Jestem to winien moim ludziom. Ty, strzelanie w biegu. Zbliżam się do wroga. Strzelanie w biegu użyjemy. Czyli co, ja pobiegnę tu? Już biegnę. Tu refleks. Chyba się wkurzyli. Trzeba Trixa stąd wyciągnąć. Już nie będzie refleksu, ale próbowo, dobra. Blisko było! Siedem pięć, trzy pięć, dobra, 7-5, go. Masz się w piekle. Dobrze. Teraz tak. Już tam idę. Leczonko na siebie uskuteczni. 4 punkty. Tylko 4. No damy radę.
Dobra, Zeng, musisz przeładować broń, więc... Ale wejdź wyżej. Przeładuj. Przeładuję. Teraz tak, ty. Ruszam do celu. Jest 2 HP tylko, nie? Przemało. Teraz tak. Jeżeli chodzi o ciebie... Tutaj, bo zaraz chyba będziesz w nekście już ewakuowany. Mamy meldunki o wysokiej aktywności ufoków w tym rejonie. Zbliżają się do was siły wroga. Strzela dalej. A, tego. O cholera! Gorzej, jeśli tu się nam teraz pojawią. Na razie nie ma tego. A jednak są. Jeden. Czwarta. Wystrzeliwuję rakietę. Ufo. Najprawdopodobniej już tam nikogo nie ma, ale bym sprawdził to w ten sposób. Szkoda, dobra, że nie zrobiłem nic więcej dla swoich podkomendnych. Straciłem wielu dobrych ludzi. Nekście, już będziesz w domu. A my co? Wycofujemy się po prostu. Zaraz tam będę. Strzelasz dalej. Nie mam amunicji! Spoko. Tutaj warta. I co? Czekamy dalej. Jeszcze tu jakiś jeden za nami jest i pewnie jeden pewnie gdzieś zleci z przodu. Au. No proszę. Tutaj Trix. Czekajcie, no to w sumie jak mam chwilę. Mogę coś zrobić, no to podejdź. Potwierdzam. Zawsze to jest więcej expa, nie? O nie, on jest tam. Spróbuj. Jeden HP mu został. Było kiepsko. Gdybyście nie przybyli, mógłbym nie dać rady. Mam u was dług, naprawdę. Bez waszej pomocy nie dałbym rady. Zabij pozostałych obcych przy życiu, dobra. Czyli VIP jednak jest mamy bezpieczny, na pokładzie. VIP jest bezpieczny, ale musimy teraz... Dobra robota. Musicie teraz tylko wyeliminować pozostałych przeciwników. Tutaj wyrusza. Idziemy. Rzućmy to. No, tutaj było, dobra. Świeże pestki w magazynku. Świeże pestki. Trafił. O, go tutaj, patrzcie. Okej. Dawaj. No i do widzenia. Perfekcyjne wykonanie uderzeniowe jedno. Perfekto. Kasiorkę też chyba dostanę za to, nie? I żołnierza chyba, bo ten generał nie będzie ze mną tutaj? Czy on jest tym technikiem, inżynierem? Tutaj szeregowiec, strzelanie w biegu. Dobra. I kurczę, znowu kolejny szturmowiec. Zmniejszenie paniki i żołnierz wsparcia kapitan. Dobra. Będziemy w kontakcie, dowódco. Chyba domyślam się, jak możemy dostać się do bazy obcych. Wystarczy jedno słowo i natychmiast rozpocznę przygotowanie klucza. Jeszcze nie. Iść na szary rynek. Mógłbym sprzedawać część swoich rzeczy na szarym rynku i możliwe, że to będę robił. Tylko tak. Nie laboratoria, centrum kontroli. Odlewnia. Powstała. Ukończono budowę odlewni. Wybierz nową budowę? Nie, na razie nie. Odlewnia. Właśnie. Platforma, ulepszona apteczka, ulepszony pistolet, ulepszony scope, osprzęt taktyczny. No dobra, to jest odlewnia. A gdzie mam produkty i przedmioty? Karabin laserowy.
strzelba laserowa. Może dodać poważne uszkodzenia, ale jej celność spada. Karabin laserowy wykorzystuje najnowsze zapewniające siłę rażenia znacznie większą od karabinu. Dobra. Dwa. Pancerz chitynowy. Zwłoki chryzalida potrzebne są. Implant oddechowy, pociski. Klucz uniwersalny. Też trzeba będzie to zrobić. Pociski rozrywające już mam. Pistolet laserowy. Strzelba laserowa. Ważne uszkodzenia, ale mniejsze. Jedna może byłaby ok. Na przykład jeżeli chodzi o moje samoloty. Moduł obronny. Uruchom ten moduł podczas przechwytywania. Moduł wypala się po jednym użyciu, a namierzający. Uruchom ten moduł podczas przechwytywania, żeby czasowo zwiększyć celność strzału. Moduł wypala się po jednym użyciu. Dobra, czyli mamy... Zrobię sobie te dwa moduły, ale... Czy ja te moduły teraz muszę w hangar? Zobacz listę statków. Czy ja muszę im edytować wyposażenie? Bliski awalanż? Nie. Czyli te moduły nie muszą być konkretnie na konkretnym tym. No to wygląda przynajmniej. Interceptor do Ameryki, bo nie ma w Ameryce jeszcze interceptora. Natomiast co? My tutaj jeszcze chwilę poczekamy. Dowódco, otrzymaliśmy liczne prośby o pomoc. We wszystkich miejscach zaznaczonych na Hologlobusie trwają porwania. Do Kanady lecimy. Bardzo wysoki poziom, natomiast tak. Kapitan doktor Donna Murray, pani doktor. Sprinter, pozwala przemieścić się dodatkowe pola. Tak, będziesz szybko dobiegać do ludzi. Sanitariusz. Reanimacja. Gęsty dym. Granaty dymne mają większy obszar działania i zwiększają obronę. Granaty dymne zawierają teraz medykamenty, dające siłę woli i szansę na trafienie wszystkim jednostkom znajdującym się w chmurze. Oj, to będzie fajne. Dostaniesz ode mnie karabin laserowy, pani doktor. I dostaniesz ode mnie apteczkę. Czyli trzy apteczki. Czyli jest pani doktor. Teraz tak. Kto idzie na tą rundę? Tak. Pani Murray. Wyposażenie. Dostosuj. Pani doktor, zrobimy tak. Taki strój. No tak, na snajpera, to może nie. O, to będzie fajne. I na czerwono, pani doktor, na czerwono, niech będzie. Jakieś włosy czy hełmik? Hełmik ci damy jakiś inny. O, to wygląda dobrze. Mamy. Pani doktor jest. Kolejna osoba, która tutaj przyjdzie. Potrzebujemy solidnego grenadiera. Wyposażenie. Tu jest ok. Kolejna osoba, która się przyda. Na pewno jakiś szturmowiec. Weźmy Rafała. Rafała trzeba będzie podekspić trochę, ale strzelba laserowa, czy damy ci karabin? Strzelbę. Może Rafał będzie z karabinem. Będzie szturmowcem, ale z karabinem. Ups. Ja pierdziele. Usunąłem sobie postać. Nie widzieliście tego. Czekaj. Zwolnij dałem. Na stałe zwolnij żołnierze ze służby. O kurczę. Dobra. Abby Taylor. Rafał dostanie inną postać niedługo. Abby Taylor będzie szturmowcem z karabinem. Niedobrze. Znaczy on nie był wysokopoziomowy, ale wciąż. Kolejna osoba. Czyli mamy tak, grenadier, wsparcie i co, kolejny grenadier? Może weźmiemy Chenga. Kapitan Cheng. Dobra, i w ten sposób. Ale moi drodzy, ta misja w kolejnym odcinku, także dzięki wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.